Witam Was serdecznie w szybkim poradniku, w którym pokażę Wam, jak skopiować kod do własnego auta z Backesmoda oraz jak wczytać jakieś inne auto, również z kodu, czy to od znajomego, czy to z jakiejś stronki. No więc pierwsza rzecz jest taka, że musicie otworzyć menu Backesmoda. Jeżeli nie zmienialiście nic, to musicie kliknąć klawisz F2. No i tutaj się pokaże Wasze auto. Od razu powiem, że tutaj właśnie w tym miejscu jest pokazany Wasz kod. On się zmienia, jak zmienicie cokolwiek, na przykład zmieńmy mainframe na magma, to zobaczcie, kod się zmienił. Zmieńmy to jeszcze raz na lewiatan, również kod się zmienił, także wszystko działa. No i wszystko jest takie proste, jeżeli chcecie skopiować własne auto, to po wprowadzeniu wszystkich zmian musicie kliknąć kopiuj. I w tym momencie po prostu macie skopiowany wasz kod, możecie go wkleić gdziekolwiek. Tutaj, a jeżeli będziecie wczytywali czyjeś auto, to po prostu klikacie tutaj na load. Pokażę Wam się takie menu, wklejacie kod Waszego, no po prostu taki kod, który chcecie i klikacie load. Żeby to pokazać, że to się zmienia, to może wejdziemy na naszego Discorda i skopiujemy tam jakieś auto. No więc tutaj już jesteśmy na naszym serwerze, na kanale Pokaż Brykę i ktoś tutaj wstawił akurat na odcinek kod do auta z Backesmoda. My sobie go po prostu skopiujemy oraz wracamy do Rocket League'a. No dobra, podobnie jesteśmy w Rocket League'u, więc otwieramy nasze menu, klikamy load i wklejamy po prostu kod, który skopiowaliśmy. I jak możecie zauważyć, od razu zmieniło się nasze auto. Tylko tutaj jest taka uwaga, że od razu Wam powiem, jeżeli macie na przykład kod na auto do Octana czy do jakiegoś innego samochodu, to musicie od razu wybrać właśnie tą brykę w Rocket League'u, bo inaczej po prostu Backesmod nie ma permisji do zmiany Wam auta i tak samo musicie uważać, żeby mieć na przykład, jak ktoś wyśle auto, kod do auta z Backesmoda bez zmienianych kolorów, to musicie wejść i tutaj pozmieniać kolory. Tu są akurat nadpisane, jest ustawione, że jest czarny domyślnie, to możecie zobaczyć, okej, to wyłączę. Tutaj, jeżeli jest włączona opcja Override Car Colors i tutaj są wybrane kolory, to nie musicie się o to martwić. Jeżeli jest to wyłączone, to musicie niestety zrobić ręcznie, ale wtedy no widzicie po prostu i sobie sami dostosujecie. A jeżeli ma być czarne auto, no to naturalnie będzie to czarne po obu stronach, więc to musi być włączone. No i właściwie to by było tyle. Mam nadzieję, że dzisiaj Wam trochę pomogłem oraz zapraszam do zostawienia jakiegoś lajkacza. No i to tyle, elo!